nie wkurzać Krakena. No dobra, żołnierze, ulepszam was tak jak wcześniej. To była siła. Taki tutaj kanonierka. To była siła przeciwko jednostkom wodnym chyba, ale kanonierka strzela do też lądowych. A ja nie mam za dużo lądowych, więc niech będzie przeciwko jednostkom lądowym. A łódź patrolowa niech bije tych, którzy są na morzu. Tak? No i dobra. Badania. Co to miało być? Mapowanie genomu? Co ja wtedy wybrałem? Już nie pamiętam. Chyba chemię albo inżynierię. W takim razie biorę cokolwiek. Niech będzie chemia. Potem Aha. Ja chcę zrobić tutaj listę całą. Dyplomacja, zadania, cnoty. Tu. Aha. Inżynieria potem. Dobra. A potem zdecydujemy. Może fizyka? Obserwatorium. Suchy dok. Plus 20% do produkcji z jednostek wodnych. Po prostu produkcji jednostek wodnych. Tak zawsze to z mnie dziwiło. Więc ty nie masz modułów ekspedycyjnych, ale możesz spróbować jakoś ujarzmić. Jak? Jednostki odkrywców mogą ujarzmiać. Co, ja muszę mieć moduł ekspedycyjny? Może tak. Tak czy siak, chodź tutaj. Atak nie skończy się najlepiej. Lepiej się zastanów, zanim zaatakujesz. Przeciwnik za bardzo nie ucierpi, a ty poniesiesz duże straty. Jeszcze to przemyślę. Super, czerw jest. Siła 62. Ja sobie wejdę na górę. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje. To jest takie niebieskie Arrakis, z tego co widzę. Tylko tam był cykl dobowy. Cia. Zasobnik został przeszukany. 25 punktów kultury. Okej. Jest i kuter. Kuter, to nie wygląda mi na kuter. Okej, tutaj trzeba wbić koniecznie. Oho, kolejny zasobnik. Co tutaj? Co my mamy? Cnotę. Kolejna cnota. Aha, wtedy brałem... Coś brałem? Nauki adaptatywne, tak. La! To coś dziwnego. Robię te same technologie, a... Jestem w miejscach, w których mnie nie było. To jeszcze do zobaczenia. Okej. Odkryto stację. Odkrywasz kościół światła świtu. Tu nie ma świtu! Tu jest wieczny dzień i wieczna noc. Co wy będziecie robili? Nie rozumiem was. Chyba sami siebie też nie rozumieją. Oho! Smok morski? Cudownie. Jaki cudny. Tapla się tutaj. Niczym kijaneczka. No i jak tam? O! Zasobnik został przeszukany. Odkryto artefakt. Używany senior kafein. Ekspres do kawy z początku XXI wieku. Według niektórych opowieści maszyny takie jak ta były używane na całym świecie w porannych rytuałach religijnych. Mimo świetnego stanu tego egzemplarza, prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, czy to prawda. Religijnych? Ludzie rano i po południu stają w kolejce do czegoś takiego. No rzeczywiście, modlę się do tego kubka. Czarna istoto, daj mi siłę! Tak. Tak było. Dobra, zobaczmy bibliotekę. I co? Jakieś inne boosty dostanę tutaj? Rzeczywiście. Obserwatorium panspektralne. Budynek. Plus 100% do produkcji jednostek orbitalnych, plus 2 do zasięgu ataku orbitalnego miasta. Wow. A tu? Ksyantropologia. Artefakty są odkrywane o 20% częściej.
Okej, okay, ale to jest dosyć krótkozasięgowe, krótkodystansowe, ale 20% częściej na torze pojawi się kolejny. To ma sens. Zobaczmy, co jeszcze. Celowanie hipersześcienne, tak, czyli to zza przeszkody. I to mi bardzo się podoba. Tyle, że to chyba często się nie będzie przydawać. Więc w takim razie coś tutaj jeszcze wykombinuję. Stadion na pograniczu. Odblokowano budynek. Plus 10 do obrony miasta. Jednostki militarne zaczynają z darmowym awansem. Darmowy awans brzmi dobrze. A te jednostki orbitalne też spoko. No dobra, w takim razie ja biorę ten stadion na pograniczu. Tak. Tę bogato wystrojoną arenę zbudowano na wzór ogromnych stadionów istniejących niegdyś na Ziemi. Na zachowanych do dziś materiałach widać te stadiony wypełnione tysiącami widzów, którzy dopingują sportowców uczestniczących w pozorowanej walce. Odnowione zainteresowanie ziemskimi rozrywkami skłoniło poważnych inwestorów do wspierania nowych form sportowej rozrywki. Okej, no dobra. Ale przynajmniej nie stracimy od razu pełnego HP. Jest tylko duża porażka, a nie masakra. Tutaj, i co? Odkrywaj. Niestety nie ma. Zasobnik przeszukany. 70 punktów energii. Mogę coś kupić. Aha. To gdzie? Gdzie mi się opłaca? Tam, gdzie żarcie. 1 na plusie. To w ląd mi się opłaca inwestować. Tutaj? Tutaj? Na górze? Nie. Nie, na razie nie ma sensu. Nic takiego dobrego nie ma. Okej. Jednostka bez rozkazów. To ty jeszcze. Tu jest zasobnik kolejny. Piękny smoczek. Cudowny. Tak, pluskaj się, pluskaj. I co? Paskudztwo tutaj jest. To jest kuter, niestety. Wow, wow. Dużo tutaj tak... Nie! Mój kuter dostał 31 punktów życia mniej. A ja 20 zabrałem. Dobra, spływajcie stąd. I tak, teraz przemieszczenie już. Na razie nic nie polecają mi, to dziwne. To przemieszczę się. Tutaj. Tak. No i dobra. Zdobyty artefakt. Używany kombinezon do naprawy kadłubów. Roboczy kombinezon kosmiczny używany podczas napraw statków rozsiewowych. Znajdował się na pokładzie większości jednostek. Chroni przed próżnią i został sprawdzony w najbardziej ekstremalnych warunkach, uzyskując najlepsze dotąd wyniki. Mimo swych rozmiarów, kombinezon pozwala na sporą swobodę ruchów. No, zobaczmy bibliotekę. To 3 potrzebne, żeby cokolwiek dodatkowego było. Okej. I tutaj ty jesteś bez rozkazów. Przechodzimy dookoła już świata. Okej, dam ci tutaj eksplorację zautomatyzowaną. Ach, tylko nie atakuj. Albo nie, w sumie nie ma przyjemności z takiej zautomatyzowanej. Aha. Nie, nie! Ale dostały po pyszczku. Odkrywasz bazę DAL 1. Ona przy handlu daje energię i naukę. Co to ma być? Mogę tych rozwalić, ale... Dobra, przebiję się przez nich. Uch. Tak, już będę tutaj, skoro to się odkryło. Teraz jestem okrążony, niestety. Tutaj? Szkielet obcego. Ale to nic mi nie da, muszę przyjść odkrywcami. Tak, 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 szybko, szybko do miasta.
No i super. Aha. Ej! Co to ma znaczyć? To ta obca gościnność. Ile? No... Przeżyj! Dostanie level. Każę mu przeżyć teraz. Tak, ma level. Nowi rekruci. Od razu lepiej. Tutaj wskakuję w takim razie. Aha, okej, jestem przy nich, to nie mogę za bardzo się ruszać. Tutaj tak, mogę wyjść z tego i przejść obok. Jak to działa? Kuter ma 4 punkty ruchu. Nie wiem, idę tu. Zajmuję miejscówkę. W sumie tak można właśnie zająć sobie, żeby ktoś, obcy odkrywca, nie zaatakował tego miejsca. Wybierz premię. Kolejną? Dyscyplina. Tutaj. Coś zwiedzę. Aha, to ja tutaj byłem, więc tutaj się opłaca mi wskoczyć. Okej, produkcja. Już jestem na nowym miejscu. Oho, smok morski dostanie. Świetnie. Nie odzywa się do mnie. Halo? Halo, smok? Tylko się pluska. Okej, w takim razie biorę kolonistę kolejnego. Tak, następna tura. Aha. No! Gincie, paskudy! Jak dobrze. Surowce w ilościach, jakie można znaleźć na mającej 4 miliardy lat planecie, w rękach garstki osób. Zgarniemy tu fortunę. Recykler pokazuje ropę naftową, laboratorium i okręty podwodne. Oraz szyby naftowe. Okej. Jak to dziwnie wygląda. No dobra, robimy wykopki. Tutaj wejdziemy w tego. No, i zniszczę to. A potem trzeba będzie jakoś się zregenerować. Powoli. Decyzja dotycząca zadania. Wzrost organiczny. Opiekunowie w naszym cytożłobku donieśli o niezwykłym odkryciu. Poprzez badania i hybrydyzację miejscowej fauny udało nam się stworzyć bioorganiczną siatkę, która naśladuje sposób podziału komórek u zwierząt. Zastosowanie jej w naszych procesach produkcyjnych zwiększyłoby znacząco tempo rozwoju. Niestety, jej stworzenie zajmuje dość dużo czasu. Nie mamy jej więc zbyt wiele. Musimy postanowić, jak ją najlepiej wykorzystać. To albo plus 5% do produkcji jednostek wojskowych dzięki cytożłobkom, albo plus 1 do produkcji ogólnej. Tak, do produkcji ogólnej. Zadanie ukończone. Okej. Nie ma powodów, dla których z tego wspaniałego odkrycia nie miałoby skorzystać całe miasto. Siatka zostanie rozdystrybuowana tak, by każdy rodzaj produkcji był szybszy. No. Skakuj tutaj. Odkryto zasobnik. Kto, co, jak? Kto odkrył ten zasobnik? Aha. Tutaj. Skakuj. W zasobniku znajdujesz prostego, w pełni sprawnego satelita oraz dość paliwa rakietowego, by osiągnął on prędkość ucieczkową. Darmowa jednostka kolektora słonecznego może zostać wystrzelona w Deep Castle. Kolektor słoneczny. Wow! Kolektor? Co on robi? Plus 1 do energii z twoich pól. Każde miasto w zasięgu otrzymuje plus 20% do energii. No i git! No to uruchamiamy tryb orbitalny. Będziemy pewnie jakoś tutaj się poruszać. Tak, zaraz Deep Castle się ruszy, więc tutaj... Co to ma być? Co? Jakoś pożogę mi tu sieje. Splądrowano farmę. Paskudo! Krakenie, ty niedobry!
Lecimy tam. Zabić Krakena. I to. O, całkowita porażka. Może w takim razie gdzieś indziej? Dobra, a ty kutrze? Masz 16 siły, chodź tutaj, splądrujesz to. Gniazdo obcych zniszczone. Otrzymujesz 40 punktów nauki i 16 punktów żywności dla Deep Castle. I ty od razu będziesz tutaj znikał stąd? Do tego Krakena trzeba będzie go zabić. Tak, za daleko sobie zawędrowałem teraz. Mamy problemy u siebie. To trzeba rozwalić. Znowu tutaj powstało. No dobra. Robotnicy coś tam robią. Na razie nie giną. To dobrze? Raczej. Więc tutaj nie rób kolonistów, tylko zrób... krążownik. Siła ostrzału 24. Okręt podwodny? 14. Niewidzialność. Specjalizuje się w potajemnym działaniu i doskonale nadaje się do desantów oraz ataków z zaskoczenia, lecz ma ograniczoną prędkość i zasięg ataku. Przy unikaniu przeciwnika polega na swojej niewidzialności. Zasięg ataku 2. No, można by było rozklepać, aczkolwiek krążownik też jest dobry. Tylko, że 6 tur. Okej, tak czy siak będę go potrzebował. Z tego co widzę, jaką siłę ty masz, smoczku? Ja chcę ciebie zaznaczyć jakoś. Kraken ma 60... nie. Możemy zobaczyć w taki sposób. Kraken 56, super, góra lodowa. Smok morski 16. 16 to rozklepiemy tak czy siak. Tylko ten kraken spoduwa. Odkrywca, chodź tutaj najpierw. Co? Wylecz się. Świetnie, kolejne. Mój kuterek nie wytrzyma takiego napięcia. Chodź gdzieś tu. Fuj. Ach. Stworzę sobie cnotę. Jaką? Punkty zdrowia? 7 mam. To jeszcze spoko. Korpus saperów armii. Plus 1 do produkcji z każdego zasobu strategicznego. I plus 1 do energii z każdego zasobu strategicznego. To spoko. Albo wybierz jeden darmowy poziom doktryny. Medytacje wojenne. Wezmę korpus saperów armii. Tak. I tutaj mam. Ja mam już synergię. Plus 5% do siły i siły ostrzału dla wszystkich jednostek. Już wcześniej miałem. I tutaj krakena trzeba. Czy może tego? Krakena. Trzeba bić największe paskudztwo. Tak, nawet się nie ruszyło. Nawet nie wydało żadnego dźwięku. W ogóle tego nie poczuło. 16 punktów życia. Nie najlepiej. A tu odkrywcy, jak wy możecie przejąć ich? Eksploracja. Lepiej nie próbujcie. Nie, no dobra, tutaj stójcie sobie. Nic nie róbcie. O. Problem z magazynem. Budowa składu handlowego jest właściwie ukończona. Spełnia on już swoje funkcje, inżynierowie nie są jednak zgodni co do planowanego wykorzystania tego i budowanych w przyszłości podobnych kompleksów. Niektórzy uważają, że powinien pełnić głównie rolę magazynu, inni zaś, że powinien pełnić funkcje transferowe w handlu. I jak zrobimy, że to jako magazyn, to mamy plus 1 do produkcji ze składów handlowych, a jak użyjemy w handlu, to plus 2 do energii. Plus 1 do produkcji albo 2 do energii. Ile my mamy tej produkcji i ile energii? Produkcji tutaj 30. Energii 7, no to więcej nam brakuje energii. Tak. Pięknie. A gdzie jest nasz statek handlowy? Aha, no tak. Zacząłem go robić. Patrzę, odczytałem poprzednią turę.
świetnie. No dobra. Co? Uciekają. Nauczcie dzieci nie marzyć o zabawkach i cukierkach. Nauczcie je marzyć o infrastrukturze. Jasne. Dobra, klepiemy go. Jest i tytan. Tutaj mamy tytan. Zaraz będziemy. Aha. Klepać go. Odkrywca. Możesz przejąć go? Halo? Ha, brak punktów ruchu. No dobra, zobaczymy. Odkryto tytan, nie jeden. Zadanie. Pamięć dawnych czasów, decyzja. Momencik. Tutaj mapowanie gnomu, nauki obcych. Ten obcy. Szyb ksenomasy. Tak, możemy wydobywać ksenomasę, to się przyda, bo tam zaraz mamy ksenomasę właśnie. Nauki o obcych. No dobra, to ja biorę 30 tur. Aha. To może ekologia, która jest tutaj bliżej? Usuwanie miazmy. To mnie nie boli. Ster termohalinowy. Nauka plus 2. Płot ultradźwiękowy. Silnie zniechęca obcych... ale zaraz, tylko na ziemi. Chyba. To by się przydało. Kognicja. Ale słabo z nauką naszą. Coś trzeba zrobić, co da nam więcej nauki. Sieć. Sieć jak najbardziej. Tutaj to też. Informatyka też niestety dużo zabierze. System zasilania, fizyka. Nauka plus 2. Ranger. Ekologia. Dobra, ekologia będzie. No i dobra. Co dalej? Pamięć dawnych czasów. Nasz relikt doprowadził do ideologicznej schizmy między obywatelami. Niektórzy sądzą, że pamiątka ze starej ziemi powinna stanowić źródło ukojenia dla ludzi, którzy tęsknią za utraconym przez nas światem. Chcą, aby została otoczona pełnym szacunku spokojem, jak kaplica. Dla innych z kolei stanowi ona ważną skarbnicę tradycyjnej mądrości, którą należy zbadać i udostępnić publicznie, jeśli ludzkość ma pokochać swój nowy dom. Darmowe utrzymanie wszystkich reliktów, czy też plus 1 do kultury z pamiątek? Darmowe utrzymanie wszystkich reliktów! No. Pamiątki pozostaną świętymi obiektami, dowodami naszej pamięci o Ziemi. Wdzięczni obywatele postanowili, że sami będą utrzymywać je w należytym stanie. No, to mi się podoba. Jak tam? Aha. Czego jeszcze chcecie? Wiecie, że zginiecie. Ups. Operacja miażdżenia zakończyła się sukcesem. Co tutaj? Dostępne jest porozumienie z Federacją. Chodź poza komisję. A tak, on nie ma nic ciekawego. Tak, wiem. Korpus medyczny. Ilość chorób z podbitych miast zmniejszona o 30%. Ale wszystkie aktywne jednostki orbitalne produkują o 2 punkty nauki więcej. To jest ciekawe. Tyle, że... ja teraz rozwinę jakąś cechę. Zarządzaj moimi cechami osobowości. O właśnie, dodamy jedną cechę, czy ulepszymy? Mogę ulepszyć. Miasta wodne mają o 75% więcej siły bojowej, a ich przemieszczanie kosztuje o 75% mniej. No i super. Mamy teraz 32. Z Wadimem mogę porozmawiać. O obserwatoriach cywilnych. 3 naturę. Mam plus 7, spoko. 25. 2 punkty nauki więcej. Ta umowa wygląda obiecująco. Masz jeszcze jakąś propozycję? W prostych słowach, proszę. Nie, nieważne. No i... do widzenia. Lęk. Oho! A, dzięki temu widzę, jaką siłę mają. Mają większą siłę od naszej. Szacunek. Pół na pół. Dobra.
Obserwatoria cywilne. Tutaj wklepiemy komuś temu? Nie, niech smoka morskiego dobije ktoś inny. Tutaj możemy zabić mantykorę. Przynajmniej jedną. Okej, Cooter musi wracać. Aha. Klep. Pięknie. Następna tura. Super, odkrywca na czas przyszedł. W takim razie ja go wysyłam gdzieś tutaj, gdzie było coś do odkrycia. Żółwie morskie. Tego nie było wcześniej. O tu. No. O fe. O, nie!